Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, czy planowany podział społeczeństwa na dziabniętych i niedziabniętych to powtórka z Holokaustu? Skąd moda na podawanie sprzecznych ze sobą informacji przez rząd w tej samej sprawie, na przykład zakazu wychodzenia w Sylwestra? No, tu trzy pytania są w jednym, bo już za następne, trzecie to przeczytam wkrótce. Zaraz, a teraz chciałbym tutaj się odnieść do tego podejrzenia, którym pan Sosnowski się podzielił, że planowany podział społeczeństwa na dziabniętych i niedziabniętych, rozumiem, że zaszczepionych i niezaszczepionych, to powtórka z Holokaustu. Nie, aż tak źle chyba nie będzie, chociaż oczywiście zostaną uruchomione w ramach dobrowolności przymusowej, zostaną uruchomione rozmaite formy nacisku, ale fizycznej likwidacji prawdopodobnie tutaj nikt nie będzie przeprowadzał, bo teraz to nie te czasy, że się niewolników morduje. Za zamordowanego niewolnika to żadnej korzyści nie ma, natomiast z takiego żywego, no to co, będzie się zaszczepiał przez co roku, więc to sam całkiem dobry interes. Skąd moda, pyta pan Sosnowski, na podawanie sprzecznych ze sobą informacji przez rząd w tej samej sprawie, na przykład zakazu wychodzenia z Sylwestra? No stąd, że rząd tutaj wprowadził te wszystkie zakazy, czy usiłował wprowadzić te wszystkie zakazy drogą rozporządzenia, a nie ustawy. No i to mu nieubłaganym palcem wytykają niezawisłe sądy i rząd tutaj zmiękła mu rura. W związku z tym powiedział, że to nie chodzi o żaden zakaz wychodzenia, ależ uchowaj Boże, żadnej godziny policyjnej nie będzie, tylko lepiej się nie przemieszczać w Sylwestra. No i trzecie pytanie, jak funkcjonowałaby Konfederacja bez udziału pana Korwin-Mikkego? Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że jeśli Konfederacja przetrwa, to no życzę koledze Mikkemu jak najdłuższego życia, ale przecież on jest człowiekiem wiekowym, więc przekonamy się. Nie wiem, dlaczego akurat najważniejszą osobą w Konfederacji jest Janusz Korwin-Mikke. Podobnie było w Unii Polityki Realnej, że rozmaici przyjaciele Unii Polityki Realnej to bez przerwy doradzali, żeby się Korwina pozbyć, ukręcić mu głowę i tak dalej. I wtedy dopiero będzie dobrze. Taki eksperyment, nawiasem mówiąc, został zrobiony i Janusz Korwin-Mikke został z UPR-u wyrzucony. No i co się okazało? Śladu po UPR-ze nie zostało, mokrej plamy nawet nie zostało. To znaczy jest jakaś mokra plama podobno, ale to bez żadnego znaczenia. Więc przestrzegałbym przed tutaj tego rodzaju przecenianiem roli Janusza Korwin-Mikke. Pan Krzysztof Kołodziej. Dzień dobry, panie Stanisławie Wielki Hoho. Czy nie sądzi pan, że ateiści niewierzący powinni normalnie chodzić do roboty w takie dni jak na przykład Trzech Króli, ponieważ święta ich nie obchodzą? No święta ich nie obchodzą, ale to nie Kościół decyduje o tym, jakie dni są wolne od pracy, tylko władze państwowe. Jest, mamy rozdział Kościoła od państwa. Tak się składa, że święta kościelne są dni wolne od pracy. No byłoby to dziwne, gdyby tak nie było, dlatego że to wynika nie tyle może z sympatii rządu do Kościoła, chociaż tej wykluczyć nie można, co z samej roztropności rządzenia. No, kazanie ludziom chodzić do pracy w dni, które oni chcieliby jednak robić co innego, to nie byłby to najlepszy pomysł. Rząd i tak ma rozmaite zgryzoty i po co miałby otwierać sobie dodatkowe fronty. Także to wynika
zasady rozdziału kościoła od państwa i z drugiej, że dni o tym, jakie dni są wolne od pracy, a jakie nie, decydują władze państwowe. Ateiści podlegają władzom państwowym, podobnie jak sodomici, chociaż oni uważają, że wojnę tu prowadzą, tam jakieś uczestnicki rewolucji macic, ale no... Na razie podlegają, więc tak to wygląda. Pan Jarosław Kurek. Szanowny panie Stanisławie, zapytam krótko, co pan sądzi o wysadzaniu czy też podpalaniu polskich sklepów w Holandii? To są dwie możliwości. Albo jest to, tutaj dochodzi do głosu konkurencja ekonomiczna, bo to chodzi o przedsiębiorstwa, sklepy, które mogą, polskie sklepy mogą dobrze prosperować, to może kłuć w oczy tam holenderskich jakichś konkurentów, w związku z tym wynajmują jakiś zbiór, żeby te sklepy polskie wysadzali bądź podpalali, albo może to mieć motywację polityczną, że to Królestwo Niderlandów tam angażuje się dosyć energicznie w zaprowadzanie praworządności w Polsce. No to bardzo możliwe, że przy pomocy takich niepraworządnych metod chce te swoje tutaj zwycięstwo praworządności przyspieszyć. No tego nie wiem, ale takie dwie możliwości są, innych nie widzę. Franc Posypka Kołocz. Witam serdecznie i pozdrawiam szanownego pana Stanisława w nowym roku pańskim 2021. Zaczął się on dość szczególnie, bo oto u naszego najważniejszego sojusznika, jak pan ich nazywa, no jest, no, Stany Zjednoczone są najważniejszym naszym sojusznikiem, bodajże nawet jedynym, żeby tam tak nie wchodzić w szczegóły. No więc czytam dalej pytanie. Doszło do poważnych rozruchów pod i w Kapitolu, tym swoistym symbolu demokracji. Pamiętam z któregoś niedawnego cykielu, jak pan przewidywał właśnie taki scenariusz. Wtedy jednak wspomniał pan o tym jednym zdaniem, a ja teraz ośmielam się uniżenie prosić o komentarz szerszy. Co z tego może wyniknąć? Czy skończy się na kilkudniowych demonstracjach coś na kształt naszych rozhisteryzowanych kweminoterrorystek, czy też dojdzie do bardziej zażartych zamieszek? Krew już się podobno polała. I jeszcze jedno. Jakie przewiduje pan stanowisko Eurokołchozu wobec tych wydarzeń? Czy możliwe są sankcje za łamanie demokracji, jak w przypadku Białorusi? To ostatnie pytanie oczywiście zadaję z przekąsem i uśmiechem na twarzy. Życzę wszystkiego, co najlepsze w tym nowym Anno Domini 2021. Pozdrawiam. Dziękuję za życzenia. No, o sankcjach to mowy nie ma. Myślę, że nasza złota pani i francuski prezydent Macron, tam takie obłudne wyrazy oburzenia czy zaniepokojenia wyrazili, ale tak naprawdę to tam zacierają ręce z uciechy, że oto demokracja amerykańska straciła dziewictwo. No bo straciła, to widać wyraźnie, widać było, reprezentanci narodu musieli rejterować przed demonstrantami, którzy tam im nawet laptopy podobno pozabierali. No i tam teraz ciekaw jestem, co tam jakiś WikiLeaks będzie na światło dzienne wydobywał. Problem moim zdaniem jest taki, że prezydent Trump nie miał żadnego planu B, bo ta demonstracja miała wspierać, teoretycznie miała chyba wspierać inicjatywę wiceprezydenta Pence'a, który tam miał blokować, dostał takie zadanie zablokowania zatwierdzenia wyborów przez kongres wyboru Józia Bidena na prezydenta. No ale pan Pence w ostatniej chwili stchórzył. No i ta demonstracja nie miała już czego wspierać i dlatego ci demonstranci tam nie bardzo wiedzieli, co mają robić. Tym bardziej, że Donald Trump nie miał żadnego planu B.
na wypadek, kiedy pens schorzy. No i w rezultacie nie sądzę, żeby po takim doświadczeniu jeszcze ktoś tam chciał kruszyć kopię czy krew przelewać za Donalda Trumpa, który zresztą to wtargnięcie demonstrantów do Kapitolu potępił. No to nie ma o czym mówić. No i zapowiedział, że przekaże władzę Jóźowi, tyle tylko, że nie pójdzie na inaugurację. No to myślę, że Jóźowi od tego nie pęknie serce. Tym bardziej, że on może nawet tego nie zauważyć jako, że tak powiem, człowiek o takiej trochę przytępionej spostrzegawczości. Pan Bartek Larwa. Szanowny panie redaktorze, jeszcze jedno pytanko. Mówi się, że w USA nie było rewolucji czy zamachów stanu, bo w tym kraju nie ma ambasady amerykańskiej. Tymczasem obecnie w Stanach mamy spore zawirowania, a ambasady amerykańskiej tam nie ma, ale za to jest chińska. Czy uważa pan, że Chińczycy mogą mieć coś wspólnego z tą sytuacją? Bo na pewno dużo zyskają na zamieszaniu w Ameryce. Proszę Państwa, no ja mam tutaj pogląd taki, że w Ameryce właśnie jesteśmy w przededniu zwycięstwa rewolucji komunistycznej. Bardzo możliwe, że Chińczycy mogą być z tego zadowoleni, ale w awangardzie tej rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych nie stoją Chińczycy, ani nie stoi ambasada żadna chińska, tylko stara, poczciwa żydokomuna, która zawsze stała w awangardzie rewolucji komunistycznej, czy to w Rosji w 1917 roku, czy to teraz, czy też w 1968 roku, kiedy to była taka próba generalna nowej strategii. No i teraz ta strategia przynosi bardzo takie poważne rezultaty. Mówię o poważnych rezultatach, dlatego że z uwagi na ciężar gatunkowy Stanów Zjednoczonych w polityce światowej, już wkrótce będziemy mieli do czynienia z eksportem rewolucji komunistycznej, tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia z eksportem demokracji. To jest bardzo niepokojące, bo to świat może wpaść wskutek tego w paroksyzmy. Pan Norbert Korecki. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Mam pytanie odnośnie zniknięcia Jacka Ma, chińskiego założyciela platformy handlowej Alibaba, którego majątek jest szacowany na około 37 miliardów dolarów. Przedsiębiorca pod koniec października 2020 roku na forum w Szanghaju skrytykował chiński system regulacji finansowej i państwowe banki. Po tym wydarzeniu urzędnicy wstrzymali giełdowy debiut spółki Alibaba, a sam Jack Ma nie był widywany publicznie po dziś dzień. Jakie jest pana zdanie na ten temat? No cóż mogę powiedzieć, to mi przypomina taki dowcip jeszcze z okresu pierwszej komuny, jak to Edward Gierek miał taki, uczestniczył w takim wiecu z górnikami, no i tutaj już za Gierka to tam lud był bardziej ośmielony do takich publicznych zachowań niż za Gomułki, nie mówiąc już o tym, jak to za Stalina było. No i tam jeden z tych górników powiada tak: ja jestem górnik z kopalni Bytom. Ja się was pytam, tam jakieś pytanie kłopotliwe mu zadał, trochę tam się zaszumiało, zarządzono przerwę, no ale po przerwie wiec jest kontynuowany. I na tym, w drugiej części wiecu, wstaje jakiś jegomość na sali i powiada: ja jestem górnik z kopalni Makoszowy. I ja się was pytam, gdzie jest ten górnik z kopalni Bytom? No to myślę, że to jest odpowiedź na pańskie tutaj wątpliwości. Pani Diana Asnyk. Czarującym wdziękiem, panie Stanisławie. No,
miód na moje serce skołatane. Na początek życzę dużo zdrowia, witalności, przenikliwości oraz dobrobytu. Niech pan żyje jak pączek w maśle. Oczywiście nie zapominając o tym, co w życiu najważniejsze. Życzę mnóstwa udanych felietonów, cyklów i cykieli oraz komentarzy publicystycznych. Życia w obfitości. Dziękuję bardzo. I jak moja babcia zwykła mawiać, szczęśliwego nowego roku, oby ci nie zamarzło w kroku. No to jest, niech żyją konkretne życzenia. Dziękuję bardzo. A oto moje pytania. Pierwsze, czy nadal jest pan zdania, że sprawa szczepień celebrytów to ustawka mająca rozpropagować szczepienia? Nie chce mi się wierzyć, by pani Janda wspomagała pisowski rząd elity, narażały się na hejt, rektor WUM na wstyd. Przy okazji wyszły inne nieprawidłowości, a uczelnia na konsekwencje personalne oraz karę finansową. Wygląda raczej na to, że ci państwo się porozumieli, a sprawa ujrzała światło dzienne. W końcu na całym świecie elity są uprzywilejowane i uważają, że widocznie tak powinno być. No, być może, że ja się mylę, ale zwracam uwagę, że po ujawnieniu tej afery z celebrytami gwałtownie wzrosło zainteresowanie obywateli szczepieniem się, które przedtem utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, a tutaj nastąpił gwałtowny wzrost. Więc po tych skutkach to można dedukować o przyczynach. To, czy rząd jest pisowski, czy nie, to pani Janda, no cóż, przecież pisowski rząd wspierał finansowo panią Jandę. Więc nie ma takiej bramy, której by nie przeszedł osioł obładowany złotem. Myślę, że tu pani przecenia trochę zacietrzewienie partyjniackie takie, bo jak pieniądze łagodzą znakomicie takie uprzedzenia polityczne. Drugie pytanie. Czy dostrzega pan na polskiej scenie politycznej jakąś mądrą, charyzmatyczną i posiadającą zmysł polityczny niewiastę, która mogłaby w przyszłości odegrać pozytywną rolę? No niestety nie dostrzegam. Niestety nie dostrzegam. Na polskiej scenie politycznej i w ogóle na polskiej scenie przeważają raczej kobiety głupie. No podam przykład ostatni, moja faworyta, pani profesor Magdalena Środa, ostatnia na łamach Gazety Wyborczej, tam ogłasza swoje odkrycie, że pan Jezus był sodomitą. No, myślę, że to jak takich mądrości tam nauczają na tym Uniwersytecie Warszawskim, to rzeczywiście Park Jurajski będzie wypuszczał durniów coraz więcej, co może być groźne dla państwa, dlatego że wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie. Trzecie pytanie. I na końcu rzecz, która rozbudziła moją czujność, a niestety przeszła bez echa. Otóż wiosną 2020 roku polskie elity wystosowały apel do władz Unii Europejskiej z postulatami, wśród których znalazły się, o Jezu, bezwarunkowy dochód podstawowy na każdego WUE przez 3 miesiące, niezależnie od tego, czy ma pracę, ile zarabia. W Polsce miałby on wynosić 1500 zł na osobę, emisję korona obligacji na rzecz służby zdrowia, dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy, uspołecznienie zysków, odroczenie zobowiązań podatkowych i składkowych, doprowadzenie do zmiany struktury własności wspomaganych przedsiębiorstw. Europejski Bank Centralny miałby przejmować udziały we wspieranych przedsiębiorstwach. Wśród sygnatariuszy listu są Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, profesor Jan Zielonka, Aleksander Smolar, Aleksander Kwaśniewski, Michał Boni, Robert Biedroń, Adrian Zandberg i Bogdan Zdrojewski. Panie Stanisławie, czy to nie są postulaty komunistyczne? No oczywiście, że to są postulaty komunistyczne i wcale mnie nie dziwi, że pani Olga Tokarczuk, pani Agnieszka Holland, która tymi postulatami komunistycznymi nasiąkła jeszcze w dzieciństwie. Profesor Jan Zielonka, to nie wiem, co to za jego mąż jest. No pan Aleksander Smolan też nasiąknął w dzieciństwie, ale nie mówiąc o Aleksandrze Kwaśniewskim czy Michale Broni, Robert Biedroń, to tam, nie wiem, Adrian Zandberg, no jasne, że komunista, a Bogdan Zdrojewski,
No, ja myślałem, że on jest mądrzejszy, ale okazuje się, że nie. Także jak najbardziej są to postulaty komunistyczne. Widzimy, że komuna w Polsce wcale nie umarła, tylko właśnie funkcjonuje, ma się bardzo dobrze. Pani Natalia Staniszewska, najrezolutniejszy z rezolutnych, panie Stanisławie, no ach, dziękuję. Jaka może być przyszłość Polski, jaką politykę powinno prowadzić nasze państwo w sytuacji, gdy u naszego najważniejszego sojusznika właśnie zatriumfował komunizm? No, ostrożność bym zalecał, na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście, i koncentrowanie się w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi na współpracy wojskowej, której by, tu bronienie się rękami i nogami, której by nie towarzyszyły żadne takie uwarunkowania ideologiczne. No, Turcja dosyć dobrze to sobie z tym radzi. Nie przestając być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, prowadzi politykę elastyczną i myślę, że to powinniśmy właśnie w ten sposób, no na tyle, na ile to jest możliwe, praktykować. Drugie pytanie. Czy według pana książki Wojciecha Sumlińskiego można uznać za wiarygodne źródło informacji? Nie wiem, bo ja nie czytałem żadnej książki pana Sumlińskiego. Ani nie pochwalam, ani nie potępiam. Po prostu nie wiem. Czy oglądał pan i przypadł panu do gustu kultowy brytyjski serial komediowy Allo Allo? Nie oglądałem, w związku z tym nie wiem, czy mi się podobał. Kiedyś komedie angielskie mi się podobały, jeszcze zresztą trochę inny miały charakter niż teraz. Pamiętam, że wczesnej młodości taki film, który zresztą jak leżałem na stole w szpitalu w Aninie, w klinice w Aninie, bo miałem tam za chwilę taki zabieg przypominający krzesło elektryczne nazywane kardiowersją, no to opowiadałem lekarzowi film pod tytułem Mysz, która ryknęła. To była świetna komedia angielska, ale z 1958 roku. Nie zdążyłem mu całej odpowiedzieć, bo już mi zrobili zastrzyk i straciłem przytomność, a potem już lekarza nie było, bo poszedł do innych zajęć, a tylko pielęgniarka tam się przy mnie krzątała. Nie wiem, jakby mi się podobała ta komedia, nie oglądałem jej. Ja w ogóle wiele filmów nie oglądam w tej chwili, bo wolę oglądać takie programy publicystyczne czy popularne, naukowe, bo one wydają mi się znacznie ciekawsze od filmów, bo to właściwie te filmy, no to się takie pewne schematy, nie mówię o komediach angielskich, tylko tam no, walczą dwaj panowie o samiczkę albo o pieniądze i tam się strzelają, coraz to bardziej wymyślne te środki zniszczenia i spektakularne. To takie nudne jest, tak jak kiedyś złośliwie pisał Hamilton, taki felietonista kultury warszawskiej, zmyślał oczywiście, jak to kardynał Kakowski był w zachęcie na wystawie aktów. No i tam specjalnie mu się nie podobały i tam ktoś zapytał, dlaczego eminencja? On mówi, a to takie oklepane. Także no to jest takie oklepane te tematy filmowe, proszę Państwa. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cykielu następnego.